Halo? Halo, halo, Kasiu, nie słyszę. Nie słyszę, halo? Kasia, jesteś tam? Szanowni Państwo, dzisiaj ponad 400 osób zarażonych koronawirusem, 900 osób jest hospitalizowanych, kilkadziesiąt tysięcy w kwarantannie. To upoważnia mnie do podpisania rozporządzenia wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych ogłaszającego stan epidemii w Polsce. It all has started with a phone call from Lublin to Gdańsk. In mid-March, we realized that just like restaurant owners, hairdressers, physiotherapists, due to the lockdown, we are not able to do our job. We live in two different cities situated 500 kilometers away from each other. We both make radio features. Our work always begins with establishing an in-depth connection with another human being. Sound is the unique language we use to tell stories about the world. Naturally, as every storyteller, we felt the need to comment on this historic watershed moment, the time of pandemic. Being unable to meet our interlocutors in person during that phone call, we came up with the idea to add an event on Facebook with the following invitation. Od jakiegoś czasu nie słyszę. Nie słyszę opowieści moich rozmówców. Nie słyszę westchnień, chrząknięć ani śmiechu. Nie słyszę szeptu ani szlochu. Nie słyszę ciszy między słowami. Moje narzędzia pracy czekają w kącie pokoju na lepszy czas. Zadzwoniłam do Gdańska. Magda ma tak samo. Bardzo tęsknimy za głosem drugiego człowieka. Za tym, aby usiąść twarzą w twarz i słuchać. Dlatego właśnie kierujemy do Was prośbę i zaproszenie. Opowiedzcie nam o tym, czego nie słyszycie podczas kwarantanny. Za jakimi dźwiękami tęsknicie? Może to szum ulubionej kawiarni? Może odgłos bujania dziecka na huśtawce? Może szkolny dzwonek albo głos babci? Co znaczyły dla Was te dźwięki? Jak brzmiały? Jakie obrazy wywoływały? Co zastępuje je teraz w izolacji? Some 130 people responded to our invitation. Eventually, we have received over 20 stories from Poland and abroad. Between April and May, we regularly posted them on our blog named I Can't Hear. The title of every post was the name of the author. It contained an edited file with a story lasting between 2 and 6 minutes. Every story was accompanied by a photo taken during the national quarantine. We had invited two photographers to work with us. Artur Makowski from Gdańsk and Claudia Olender from Lublin. We also added short personal commentaries. As we have expected, the story about sounds that have disappeared from our surroundings led us into the intimate worlds of our protagonists. The stories could be arranged into 4 thematic groups. The first group are stories about the voice. Let's listen to Paulina. Dźwięków, które mi brakuje, to są takie, które są bezpośrednio związane z moimi przyjaciółmi, z którymi nie mogę się spotkać. W sumie nie wiem, kiedy będziemy mogli się spotkać. Nikt nie wie. Brakuje mi tych subtelności emocjonalnych, które przenosi ich głos. Na żywo on brzmi inaczej niż przez telefon czy przez każdy komunikator, nieważne jak czysto by przekazywał głos. Usłyszany głos na żywo przechowuje w sobie wiele tych takich drobnostek, które zawsze były dla mnie bardzo ważne w spotkaniu z tymi osobami. Może nawet wtedy, kiedy się miało to tak na co dzień, nie doceniałam tego, jak bardzo to jest istotne. I te subtelności, te niuanse, charakterystyczne dźwięki, nie tylko głos, ale pojękiwania, śmiech,
jakieś chrumkania, onomatopeje. To jest właśnie to, co składa się na charakterystykę danej osoby, a co tak bardzo uwielbiam u tych wszystkich osób, z którymi nie mogę się zobaczyć. There are also stories about traveling. The most inspiring for us was Tatiana's. Jest rano, jest bardzo wietrznie. Siedzę sobie na balkonie, piję kawę. Bardzo lubiłam ten rytuał w taki ciepły dzień jak dziś, dlatego że z mojego balkonu świetnie słychać i świetnie widać było przelatujące samoloty. Mieszkam w Baninie, niedaleko lotniska. Wielu ludzi pytało nas, czy nam te samoloty nie przeszkadzają. Nigdy. Uwielbialiśmy ten dźwięk, uwielbialiśmy patrzeć na te samoloty i wymyślać sobie historie dotyczące ludzi, którzy siedzą w środku tego, dokąd ten samolot leci. I tak sobie wymyślaliśmy, że ten samolot pewnie leci gdzieś na jakąś wyspę. Wymyślaliśmy sobie, że w środku może siedzieć jakiś tata, który bardzo stęsknił się za córkami i do nich leci, albo odwrotnie, bo mieliśmy też takie doświadczenie, w którym mąż bardzo długo pracował za granicą. Brakuje nam też dźwięku samego lotniska. My byliśmy rodziną, która sporo podróżowała. To było niedawno, to było w listopadzie zeszłego roku, kiedy polecieliśmy na 10 dni do Bergamo i tam siedzieliśmy w takim mieszkaniu, z którego świetnie było widać wszystkie dzwonnice. Ja uwielbiałam dźwięk tych dzwonów co rano. Nawet sobie nagrałam taki dźwięk. A teraz słuchając tych dźwięków, no nie mogę pozbyć się myśli o tym, że nie wiem, co dzieje się z tymi wszystkimi ludźmi z Bergamo, których spotkaliśmy jesienią zeszłego roku. Co się dzieje z mężczyzną, który wynajmował nam mieszkanie, z ludźmi, u których całą rodziną zakupiliśmy okulary, z panem z mięsnego, który dodawał dziewczynom cukierki, z panią, która dziewczynkom machała z okna po drugiej stronie tarasu. Mam nadzieję, że kiedy wrócimy do Bergamo jeszcze raz posłuchać dzwonów, to spotkamy ich wszystkich w dobrym zdrowiu. Yet the majority of the stories we have received are about the silence, about too much of it or too little. Let's listen to Kasia. No, oczywiście dalej coś gra. Udało mi się znaleźć się w domu. Udało mi się i chyba jestem... Nie jestem sama, bo Jan jest na górze. No więc miałam opowiedzieć o dźwiękach, których najbardziej mi brakuje podczas tej izolacji. Najbardziej podczas tej izolacji brakuje mi ciszy. Taki moment jak teraz, że tylko słyszę na górze głos rozmawiający przez telefon, to jest rzadkość. Zazwyczaj są tu dzieci, pies, babcia. Grają dwa różne radia, a to, co słyszycie w tle, to jest chodząca pralka. I tak się zastanawiam, bo mam wielki dom, wprawdzie drewniany i bardzo akustyczny, ale jak radzą sobie z tym brakiem ciszy ludzie, którzy są na przykład na 20 metrach kwadratowych. Naprawdę sobie tego nie wyobrażam. Tęsknię za tym, żeby nie słyszeć mojej rodziny. Za tym, żeby móc być przez chwilę sama i nie słyszeć nic. Za tym tęsknię najbardziej. Za ciszą. The purpose of the project I Can't Hear was to document the time of pandemic from the perspective of changes in our audiosphere. But there was yet another more universal objective. Our goal in our work is to restore the importance of the sense of hearing to its rightful place and promote the art of conscious listening. Having received the stories as the one told by Małgosia, we guess we might say the project was a success.
Zdałam sobie sprawę po wielu, wielu latach, że ta cisza ma tak wiele odcieni, jak biel, o której uczyłam się w liceum plastycznym. Zdałam sobie też sprawę, że moje dźwięki rodzą się właśnie z ciszy. Słyszę teraz wyraźniej każdy drobny szczegół, każdy odgłos mojego domu. Delikatne stukanie pazurków mojej suczki duszy. Teraz dobiega mnie dźwięk stóp walczących o utrzymanie równowagi. To moja córka staje na głowie w pokoju obok. Głos Marty, która prowadzi zajęcia pilatesu online. Jej głos przekształca się, gdy internet słabnie. Marta raz jest dalej, raz bliżej, a innym razem znika gdzieś na chwilę. Przypomina mi to film Matrix. Słychać dzisiaj ten dźwięk, brzmiący jak wielka symfonia na cześć ochrony naszych twarzy. Dźwięk maszyny do szycia. A teraz, czy ten dźwięk nie jest jakimś znakiem, symbolem tego, co dzieje się w wielu domach? Chciałabym wam powiedzieć, że czegoś mi brakuje, ale tak nie jest. Teraz znów zaczynam słuchać z zaciekawieniem. The project aroused interest among journalists and reporters from other media. We were invited to Polish Radio Program 4, live and via popular podcasters blog, Torba Reportera i Podcastera, Reporters and Podcasters Beg. We have been contacted by one of the most influential portals promoting Polish culture, Culture.pl. Throughout the project duration, we could only communicate remotely. In June, Magda could finally get on a train and come to Lublin. Here, we made the feature summing up our project. It was co-produced by Radio Lublin and Radio Gdańsk and serves as a conclusion to the blog. Here is the ending of our feature, being the heart of the project. I can't hear. Madziu, cześć! Cześć, Sylwia, cię przytulić, możemy, ale nie da rady. Nie możemy się ucałować. Właśnie, ale tak aż naturalnie, bo tak dawno się nie widziałyśmy. Jeju, 3 godziny opóźnienia. Jakiś koszmar, no właśnie. Powinna być o 13, jest godzina. O, jeszcze coś dzwoni, pewnie już też się martwią. O, czekaj, tylko wyłączę ten telefon. Kochana, to teraz odpoczniesz i do studia niestety. I na kawę, proszę.